My mamy też drobną niespodziankę, przygotowaną ad hoc. Ten wież, o którym pan burmistrz był, że tak powiem, łaskaw wspomnieć, zarecytuje nam, czy przeczyta utalentowany artysta i uczony, aczkolwiek młody, to wielki duchem też. Pięknieje 75. Panu Romanowi Kaczmarczykowi, burmistrzowi Lądka Zdroju, niezwykłemu człowiekowi. Dniej wolności, solidarni duchu, dzieciodźwiną, pięknieją uśmiechliwe młododuchy. Każdy krok z miasta do Zdroju, czy Zdrojny, potężnie odwiertami ducha. Kosmika kaczorzeczna białej lądeckiej towarzyszy masztom dziecięcych marzeń, porywom biało-czerwonej, ofiarowanej przez mistrza pierwszego planu. W zmienionych na dobre stanach dajmy się wszyscy policzyć przy biało-czerwonej. Lądek Zdrój, 31 sierpnia 2018. W jednym roku tak się złożyło, że odbierałem tytuł najlepszego burmistrza w Polsce i mi dali tylko kwiatka, to ja wolę ten wiersz. Cały tutaj pana prezentującego i w imieniu autora przekazujemy teraz z najlepszymi podziękowaniami, życzeniami i wyrazami uznania najwyższego i największego na świecie. Tak? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, za 2-3 lata zapraszam, bo już w przyszłym tygodniu ogłaszam pierwszy konkurs na Termy Lądeckie. Jest mało Radomo, czyli nie ma pierwiastków promieniotwórczych za dużo, a właśnie właściwości tej wody, którą odkryliśmy na głębokości 2,5 km, myślę, że wszystkim z Państwa się spodobają, a woda ma aż 59 stopni, czyli będziemy musieli ją schłodzić do temperatury 32 stopni, 30, żeby móc wypoczywać. Także dajcie mi jeszcze za 2-3 lata. Panie Henryku, jak zawsze zapraszam, a Państwu życzę też mnóstwo uśmiechu, dużo zdrowia i do zobaczenia. Przyjadę naprawdę następny raz i chętnie z Wami poczytam. A jeśli chodzi o to, co Pan Henryk powiedział, że pięknie, pięknie przemawiam, tak? No to chyba przypadek. Ale zdradzę pewną tajemnicę, o której Pan być może nie wie. 14 lat grałem na skrzypcach. 14 lat grałem na skrzypcach i to jednak zostaje w sercu. Pomimo pełnionej funkcji, ktoś kiedyś powiedział, że jestem człowiekiem, który został burmistrzem, ale nadal pozostał człowiekiem. Orkiestra. Dziękuję Państwu bardzo. I jeszcze raz zapraszam. Pan burmistrz obiecał mi, że na 90-lecie zagra mi Czartasza. Montiego Czartasza. Zagram. A pięknieje to prawdopodobnie z natchnienia Lądka. Znaczy, tytuł jest piękny. Znaczy, pięknieje, pięknijemy. Tak, Lądek się zmienia przez ostatnie 4 lata. Tak, bardzo. Tak, już w niedzielę oddajemy muszkę koncertową. Lądek Zdrój to prawdziwe pięknieje. I tym akcentem żegnamy. To przecież nie moje święto dzisiaj, ale pana Henryka. Żegnamy, aczkolwiek z bólem. Dziękuję Państwu bardzo.